Witam moich widzów. Jestem bardzo szczęśliwy, że filmy, które umieszczam na YouTubie, cieszą się Waszym zainteresowaniem. Tym filmem chciałbym rozpocząć nowy cykl, w którym będę opowiadał, co według mnie z punktu widzenia chirurga powinno znaleźć się w wyposażeniu schronu i jak powinniście tego używać. Ponieważ moja wiedza medyczna oparta jest na literaturze i praktyce, a nie pochodzę ani z rodziny druidów, ani nie mam doświadczenia w zielarstwie, dlatego nie będę opowiadać o rolecznictwie. Nie będę też opowiadał o wykorzystywaniu roślin uprawnych. W necie są dużo większe ode mnie autorytety w tej dziedzinie wiedzy. W takim razie zaczynamy. Na początek opowiem Wam, jakie leki dostępne bez recepty, zarówno w aptece, jak i w sklepie spożywczym lub na stacji benzynowej, powinny znaleźć się w apteczce w Waszej kryjówce. Siedząc w jednym miejscu, spożywając jednostajne posiłki, możecie narazić się na dolegliwości gastryczne. Pokrótce przeanalizuję je dla Was i przedstawię sposoby na walkę z nimi. Część z Was może mieć problemy żołądkowe związane z jego zapaleniem, takie jak ból i pieczenie w nadbrzuszu. To może sugerować też objawy choroby wrzodowej, tym bardziej, że stres nasila takie dolegliwości. Z tego powodu warto mieć w apteczce Renigast, który szybko zlikwiduje objawy, lub inhibitor pompy protonowej, taki jak omeprazol, który przy przyjmowaniu jeden raz dziennie zlikwiduje przyczynę bólu. Na szybką pomoc w razie takiej dolegliwości warto mieć w apteczce lek zabłędniający tręć żołądkową, taki jak alugastrin. Działa on bardzo szybko po przyjęciu. Podobny efekt da Wam przyjęcie leku Essox-1. Druga nieprzyjemna sprawa, która może Was dopaść w zamknięciu, to problemy z odbytem i defekacją. Zaparcie z powodu diety i małej ilości wody w diecie oraz braku ruchu można zlikwidować, przyjmując jedną łyżkę stołową syropu laktuloza jeden raz dziennie. Wzdęcia można też zlikwidować, przyjmując lek o nazwie Espumisan. Zaparcia mogą doprowadzić do chorób odbytu, takich jak hemoroidy i szczeliny odbytu. Można odczuwać ból i pieczenie. Tutaj trzeba ratować się, stosując czopki Proctis M, Anusir lub Posterisan. Leki te też są dostępne w postaci maści. Przy tym temacie warto wspomnieć o preparacie mydło w aerozolu Proctis M, który poza działaniem leczniczym może zlikwidować problem braku papieru toaletowego. Użycie tej pianki po oddaniu stolca oczyszcza okolice odbytu, a po zmyciu pianki niewielką ilością wody oczyszcza tę okolicę bez konieczności używania papieru. Preparat ten ma więc działanie lecznicze i pomaga bardzo w utrzymaniu higieny nawet w ciężkich warunkach. Wasza dieta puszkowa może też źle wpływać na wątrobę. Osoby cierpiące z powodu chorób tego narządu powinny zaopatrzyć się w Cholestil Max, jeżeli przyczyną jest kamica żółciowa, lub Essentiale Forte, gdy dolegliwości wynikają z choroby i miąższu. Wilgotne pomieszczenia i panujące w nich zimno może sprzyjać, szczególnie u kobiet, zapaleniu pęcherza moczowego. Gdy dopadnie Was ból podczas oddawania moczu lub pojawią się ślady krwi w moczu, to warto mieć w apteczce opakowanie furaginy. Na wszelkie bóle o charakterze kolki warto użyć nospy. Lek ten pomoże Wam przy chorobach pęcherza albo kolce jelitowej. Nie wiemy, jak będą zachowywały się nasz nos i oskrzela w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie mogą być narażone na zarodniki pleśni. Na katar warto mieć w apteczce krople zmniejszające wydzielanie, tak jak katar dla frygii. Jeśli przyczyna leży w objawach alergii, dołożyć powinniście do apteczki donosowy kromoheksal. Na zapalenie spojówek i alergiczny kaszel warto mieć tabletki przeciwalergiczne, Zyrtek lub cytryzinę. Kaszel możecie zlikwidować, stosując tabletki przeciwkaszlowe, które stłumią kaszel, takie jak tiokodin i akodin. Dla dzieci można przygotować syrop Tusipex. Kiedy kaszel stanie się bardzo uciążliwy z powodu spływającej z nosa wydzieliny do płuc, zaopatrzcie się w leki pomagające ją odkrztusić. Włóżcie do apteczki leki wykrztuśne, takie jak mukosolwan, ACC, ambroxol lub deflegmin. Być może w czasie ewakuacji dojdzie u Was do małych urazów, które będą powodowały ból. Może też nasili się ból Waszych stawów z powodu wymuszonej jednej pozycji. Dlatego włóżcie do swojej apteczki zapas leków przeciwbólowych. APAP, który w dawce jednej tabletki działa na gorączkę, a dwóch jako lek przeciwbólowy. Ketonal lub biprofenit. Możecie go stosować w dawce 50 lub 100 mg. Dexac, który działa także przeciwzapalnie. Ibuprofen.
Działa na gorączkę, ból i przeciwzapalnie. Nie uszkadza żołądka. Polopyryna lub aspiryna. Działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo. A u chorych z chorobami naczyń tętniczych chroni przed zawałem i niedokrwieniem tkanek. Na problem z wirusem opryszczki można mieć opakowanie haskowiru. Wymuszona pozycja poza leżeniem może sprzyjać obrzękom kończyn dolnych. Ci, którzy nie cierpią z powodu żylaków, nie słyszeli zapewne o takich lekach jak cyklotryfort lub diosminex. Leki te mogą pomóc zlikwidować obrzęki nóg, które mogą się pojawiać, jeśli będziecie zmuszeni siedzieć długo w jednym miejscu, bez ruchu. Zapominajcie także o tabletkę z witaminą C, która działa ochronnie na Wasze naczynia krwionośne, przeciwzapalnie i w infekcjach. Ten krótki przegląd leków nie wyczerpuje wszystkich możliwości zakupu preparatów bez recepty. Na pewno z mojego doświadczenia nie polecam suplementów diety i leków homeopatycznych. Tym zdaniem chcę zakończyć dzisiejszy odcinek, zaś w następnym opowiem, które leki na receptę koniecznie musicie mieć ze sobą. Dziękuję, czekam na pytania, komentarze i subskrypcje.